Czołem, ja jestem Tefcio i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. To jest kolejny Rayleigh Vlog i dzisiaj na tym filmie zobaczycie relację moją i Filipa, który zaraz tu będzie, z zawodów 28 Rajd Niepodległości. To jest z serii samochodowej Mistrzostwa Białegostoku. Tak, i tam podwórkowy turniej, ale będzie fajnie. Myślę, że będziemy fajnie śmigać. Autko jest spoko przygotowane, a zaraz właśnie przychodzi Filip i jedziemy na badanie kontrolne. Myślę, że będzie fajnie, także czekam na Filipa na razie. Siemanko. Siema, wariacie. O. Siemano, masz kask? Mam. No i co teraz? Weź to zabieraj, bo zaraz będzie palony na łeb. Ale to? Właśnie nie mam gdzie go schować, bo tu się wcześniej rozlał olej. I nie mam ci schować plecaka, będziesz miał go w nogach, to masz przybór. Ty daj mi go, ja go podtrzymam, a ty wsiądziesz. Daj. O. I potem sobie załadujesz między nogi, pięknie. Patrz w ogóle, jak drzwi ogarnięte ładnie, zobacz. Klameczka ze sprawy, kulturka, wszystko człowieku. Jest. Człowieku. Człowieku, tego nie było. Się trzeba ciągnąć za jakąś, nie wiem, sznur. Oj, oj. O, człowieku. Ale klamka jest. Pokaż, jak działa, zobacz, jak działa, człowieku. To mi się podoba. Dobrze, ty, homemade wszystko. No. Jest ciężko. Jest ciężko. O, kurde. Ty, w ogóle to jest w jakimś innym miejscu. Niż na jakiś handlowy. A patrzyłeś gdzie? Co? Patrzyłeś gdzie? No handlowa to jest niedaleko maka przy Nila. O, o. O kurde, nie! Nie, dobra, namówił, dzisiaj namówił, namówił. Dobra, piąteczka makowa, piąteczka. Dobrze. Nie. O, ale człowiek by nuggetsika zjadł na śniadanie, o Jezu. Dobra, co jest, co się stało? Bo miejsca nie ma tutaj. Trzymać to, bo ja nie mam jak wsiąść, gościu. To daj, czekaj, daj, ja ci przytrzymam. Daj, gdzie? Tu cup holder gdzieś może coś. O Jezu. Ktoś coś, jakiś cup holder do rajdówki? Ktoś może opatentował coś takiego? To było dobre. To jest dobra robota. Dobra, się ma. Cup holder. A masz jakiś cup holder dla mnie? Ojej. O. Tu będzie dziura. Weźmiemy otwornicę, zrobimy dwie dziury na napój z maka, bo podczas rajdu może się przydać. Tak. A ja pił, ale mnie to zawsze wkurza. Chłop cały zakwasy, całe ciało zakwaszone, czyli po ty, treningu. Patrz, jeszcze to podtrzymaj. Jeszcze to podtrzymaj. Shama holder, kurwa jebany, jeszcze to podtrzymaj, o gdzieś tam pierdolne to. Dobrze. Jedziemy. Ole, kurwa, się najedzą chłopaki. Ale o. Nawet kierunek włączyłem, jak wyjeżdżam z parkingu, czaisz? Chodźcie się. Jest kolejny dzień, jedziemy po Filipa i zaraz pakujemy się na zawody. Jest lekki stresik, zobaczymy jak to wyjdzie. No. Jazda. Po raz kolejny witamy Krzyciunia. Widzę, gdzie jest soldier helmet. Mino shield. Wyginaj do jazdy, a nie nagrywasz kamerką, gościu. Będzie jeżdżony. A, kanapka jest, jedziemy. Dobrze. Ty, jak ja mam wrzucić tam kask? Przez bagażnik, nie? Nie, no tutaj przy normalnie przez drzwi można wrzucić. Siemano, jak wrażenia? Ogólnie tak hardkorowo to wygląda. A wiesz co, zauważyłem coś pięknego właśnie. W tym momencie zauważyłem coś, czego się nie spodziewałem, bo widziałem listę zgłoszeniową, na której pisało K4 Ford Focus RS, nie?
Nie przewidziałem tego, że teraz jak spojrzałem, to to jest Ford Focus RS, ale to jest MK2, ten kurwa z rzędową piątką. Musimy to zaraz obejrzeć, koniecznie. Ten biały, widzisz to, co tam się dzieje? Nie, potem pokażę to koleżę. To już tajemnica. Ja pierdolę. Stary, pierwszy raz widzę na żywo taką bestię. Proszę Państwa, zaczynamy pierwsze. Zaczynamy drugie. Zaczynamy trzecie. Trzecie zjazdowe. Cyk, prawda? To ja. Zawsze się lepiej prowadzi, jak jesteś mocno przyciśnięty, nie? No a ja. Tak czuję strzał. Ja lubię sobie jeszcze wyciągnąć wszystkie kaptury, żeby mi nie tarł po szyję, nie? Ty czuj się, jakby się chodzi na grzyby. Zajebisty ten kastor. Jak to jest codzienny, co? Nic nowego, tylko nam jakieś czasy mierzą w domu. Człowiek, jakieś, nie wiem, czasy wjazdu, zjazdu, 60 cał. Na wyjściu.
na stopie się zatrzymuje. Dawaj jeszcze jedno, Dobrze było, co? Dobrze. Ja w pewnym momencie myślałem, że my jedno kółko za mało pojechaliśmy, tak szybko było. Jakoś za szybko. Ale dobrze, to jest. No. Ale wyratowałeś, widziałem takie kierownice puszczałeś jak leciałeś. Dzięki bardzo. Dobra. Widziałeś, jak ja i było zajebiście. Tam masz ciasno. Tak, lecisz. Tu się nie podłubisz. No zobaczymy tutaj, na ten, to co jedzie. Spokojnie. Tutaj. Trzecie zjazdowe, tak? Cyk, tutaj wjeżdża ładnie. Tu na piździe całej leci ciągle. Dobra. Będę ci dyktować, dobrze dyktowałem cię. Zajebiście, no wniosek, kurwa, serio. Człowiek jak kraju. Ważne. Trzeba dać na szyję, bo mnie to poparuje. Będzie ciepło. Dzięki. Postaraj tutaj się tak właśnie ładnie odprawiaj, żeby było. No, wiesz, ja co Spokojnie! Idziemy, spokojnie. Ty, fokusem codziennie tak jeździmy. Tylko nam nikt czasu nie liczy. Bardzo dobry jesteś psycholog. No człowieku, a co? Ty, coś robimy coś nowego? 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.
sumie tak ślisko było trochę. Ale widziałem, że pierwszy przejazd tutaj to się ratowałeś, co? Było tak trochę niepewnie. Ale wydawało mi się, że mogłeś tutaj. No wydawało mi się, że mogłeś tu trójkę wrzucić w tym miejscu. Ale było dobrze. A to też dobrze. Niepotrzebnie tutaj trochę łapę. Gdy odjeżdżasz, tam wiesz, wiatr. Dobry? No, trochę. Na trochę, to trochę bardzo. Nas na torze bokiem postawiło. Prawie postawiło, żeby nie było, że postawiło. Na razie. Od razu startujemy. Też mam teraz. Człowiek fokusem, to jeździliśmy po poli, będzie tyle, że ten sam aż to ani słupów, ani jakichś problemów. Człowieku, dzień na co dzień. Tu idzie taka. Człowieku, ja nie wiem, my chyba profesjonalistami jesteśmy, czy co? Na łapie się zawrócił. Nie rób łapy. Bardzo dobrze, ja wiem. Tak. Gdzie zabłądzili? Nie zabłądziliśmy, nas przenieśli, bo wczoraj źle nas pisali na liście. Do środka K3 nas pisali. 27. No tak, wasza minuta. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo. 5, 4, 3, 2, 1, naciśnięcie. Potrzebnie mi się wydawało, że hamowałeś trochę za wcześnie, bo w sensie miałem wrażenie, że mógłbyś wejść w te zakręty z większą prędkością. Wiesz o co chodzi? A ty je tak dohamowałeś. Dzięki bardzo. I tutaj wiesz co? Patrz na to. Jak wam tu wydają? Ujdzie w sumie w tłumie. Źle no. My mamy takie bardziej trochę deszczówki. No właśnie patrzysz ekstremy, ja tu walczę z trakcją cały czas. Dobra. Do Samaszu? Nie? To no. Ten Peugeotem? A po?
powiedzieć nic nie. Jesteśmy cały czas na trzecim miejscu. Czekaj. O co chodzi? No co, statystyki masz dobrze. Czemu pokazuje, że spadliśmy, skoro nie spadliśmy? Może byliśmy, a, że zmieniliśmy się pozycję. Dostał 10 może i byliśmy drudzy. Może, zajebiście. Ty, jak on dostał teraz tą karę 10 sekund, nie? Słuchaj, weź patrz. Jak dostał karę 10 sekund, to mamy do niego 2 sekundy. Za nami jest 5 sekund, które na pił. A ile było, pamiętasz? Ile miał na 3. Tak, ja tutaj wyczulowany, zrelaksowany, czuły, wyczulowany. Dawaj jakąś nutę na nawinięcie przed. Czekaj, nie, na razie ty wiesz, teraz się trzeba skupić to. Patrz, okiem rzuć. Nie, już ja po jednym przyjeździe ma pogarnę próbę. Tylko teraz sobie w głowie układam poprawnie. Nawet trzecie. I na trzecie zjeżdżam. Tak. Czyli tak naprawdę przywieźć ten, to są żarty. Duże żarty. Nie sięgnąć? Tak. Masz? Co ma ręce, kurwa? No mówię ci, że mam taki zasięg rąk, kurwa, że ja nie wiem. Że łapię liście pod nogami, kurwa. Ile mamy? 28 wjeżdżamy. Jest, kurwa, co? Jaka jest godzina? 27. Mówię, kurwa, to wcześniej. Chodzi o to, kiedy wystarczy. Kurwa, praktycznie od razu startujemy. Dobrze! Dobrze! Stój tak, nie ruszaj się. Stoimy przed zegarem źródła. No, teraz to już focus on the game, bitch. Nie focus. Honda. Honda on the game. Dawaj coś dropika. Ile tam było? Gdzie? 28 do 1, 29. 29. Bo tego nie wiedziałem, tego nie wiedziałem. I to tutaj mam wpisać? No, nie musisz, tego nie musisz wpisać, to jest ten notatka. To jest wczuta. Wjeżdżamy, rozpierdalamy. O! O dawaj. O dawaj. Chcesz sobie wczuć? Tak jak się uczę do matematyki. Ja wszystko mam. Jedynka. Pomyśl, co tutaj robić. Jedynka czy dwójka? Pamiętaj, trójka zalicza dzisiaj. Tak jak na studiach. Tak. Trójka zalicza. Z tyłu tak patrzę. Dawaj dym. Rura! Daj do pieca. Nadzieję, że on mnie nie zbloczy. Nie zbloczy, będzie daleko. On będzie po drugiej stronie zupełnie. 15. Tak jak fokusem normalnie jeździliśmy. Tylko no czasy mierzą. Jakieś pochałki, kurde. 10. Od
Myślałem, że się rozjebiemy. Znaczy spokojnie już, nie? Zajebiście pojechałeś. Jestem kurwa w ciężkim szoku. Daj telefon, ja zadzwonię. Ty jedź, posiadaj pan. Zobaczymy, czy nie wycieka. Kurwa, w którym to momencie mogą mnie to? Hamuję, kawał. Max hamulec teraz jest. Zero. Co ty pierdolisz? Stój, zgaś furę jak najszybciej, żeby... Zgaś furę? Nie, tam podjadę, może wyjdzie tego. No jak, dobrze, kurwa, bez hamulca. Zgaś furę, bo może trzeba... Siemano, właśnie stoimy gdzieś, nie wiem gdzie, bo mieliśmy awarię hamulców, tak jak widzieliście, pewnie jakieś tam urywki, pewnie wrzucę trochę, muszę się sprężyć, bo mi kamerka pada. Lipa ogólnie, no nie mieliśmy hamulców na ostatnim przejeździe, od połowy w sumie ostatniego przejazdu już tak końcówką hamowałem, mimo tego udało się zrobić bardzo dobry czas, jeden z lepszych, także jesteśmy w szoku, bo to tak jeden z pierwszych zawodów, które mi mega dobrze szły i były szanse, jak nie było szans, po prostu mieliśmy już zagwarantowane minimum trzecie miejsce, jak nie drugie, bo tam fajnie podpadali, coś tam jakieś oponki pozaliczali, więc kurde mega słabo. Co do eventu spoko, to wszystko spoko, tylko nie te hamulce, no niestety odpadliśmy i w połowie już mam dzisiaj więcej czasu na naukę. Jechałem z innym pilotem, z Filipem, mega dobrze się sprawdził, dzięki wielkie za zajebistą motywację przed każdym przyjazdem. Ja myślę, że to przyszłość sportowego psychologa przed nim stoi otworem, bo mimo dużego stresu za te słowa wszystkie przed przyjazdami to czułem się, jakbym wychodził do jakiejś walki w jakimś oktagonie. Byłem tak mega nastawiony na wygraną i na ogólnie
uspokojony i fajnie, tak czysto myślący. Mega zajebiste podejście. Filip, dzięki. Mam nadzieję, że jeszcze będziesz chciał ze mną pojechać parę razy. No ogólnie humor jest chujowy i zaraz musimy przejechać pół miasta samochodem bez hamulców, także myślę, że uda mi się to jeszcze dla was nagrać. Jak wracam bez hamulców do chaty, nie? To będzie w ogóle hardcore. Jedziemy. Ja pierdzielę, słuchajcie. Jadę samochodem bez hamulców. Schowam tylko powerbanka do kieszeni i będę to nagrywać. Ogólnie tak. Nie mam hamulca zwykłego. Nie mam hamulca zwykłego, mam tylko ręczny. Nie wiem, jak to zrobić. I jadę bez hamulców, słuchajcie, ja pierdolę, czekajcie. Teraz. Ja pierdzielę. Hardcore dolina jest. Stoimy. To jest jedyny hamulec, jaki mam w tym momencie. Już? Dojechaliśmy, nie miałem jak nagrywać, bo nie miałem żadnego kamerzysty, a musiałem jechać i się skupić na tym. Każde światło było czerwone, w ogóle wszystko pod górkę. Nie? Dobra, widzimy się na jakiejś szamie, bo filmik się jeszcze nie kończy. I będzie ciekawy vlog, także. No, a tam jest Typera, zobaczcie, jaka fura fajna, kurde. Szybka poprawka i jesteśmy już w Foce. I jedziemy po Filipa. Atakujemy jakąś szamkę. Zobaczymy, jak to będzie. Powiedz parę słów do kamery, jak się czujesz? Jak się podoba? Jak się czuję? Nie wiem, jestem trochę załamany, trochę zadowolony. Dużo włożyliśmy w to. Jakiś taki i emocjonalnie, i technicznie dużo się staraliśmy. Niestety na tym czwartym odcinku odpadliśmy. Hamulec się zapadł, ale jesteśmy jakoś pozytywnie nastawieni. Chyba dobrze. Tak? Ważne, że jedzonko będzie zaraz. Zaraz jedzenie. Polak najedzony, to szczęśliwy. Zaraz myjemy furkę, zobaczcie, co tu się dzieje. Wjeżdżamy, fokusika myjemy i jedziemy jeść. Jak tam, szczęśliwy już? Jeszcze nie. Ja to taki szczęśliwy z samego patrzenia. Człowieku, ile ty tego zamówiłeś? Weź to otwórz, jak chodzi. O jest. Nie jest tak. Nie jestem. Ja tam tylko bułeczkę, ja to sobie wziąłem, kurwa, grachankę. Jeżeli dzisiejszy film ci się podobał, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to do końca tego filmu masz czas to zrobić. Odwiedź jeszcze oczywiście mojego Instagrama, tutaj masz ładnie napisanego na samochodzie. Bo tam bardzo dużo się dzieje, mega zajebista zajawka motoryzacyjna, także wydaje mi się, że jeżeli film cię zainteresował, to Instagram tym bardziej cię zainteresuje. Odwiedź go, subuj i do następnego filmu w takim razie. Trzymaj się, elo!